koty. W wielkiej ilości pojawiły się na Bielanach podczas międzynarodowej wystawy. Od ich nazw kręci się w głowie szkockie zwisłouche, tureckie angory, długowłose Brytyjczyki, koty bombajskie, mańkuny czy ragdole. Na 10 ringach w 8 klasach oceniano, które są naj. Oceniano w rozmaity sposób. A to, zdaniem jurorów, jest osobnik z czołówki najbardziej kotowatych.